Ej, dobra, dawaj, nagrywamy odcinek Let's Playa. Ojeju, nie chce mi się za bardzo. No dawaj, zbudujemy hotel. Okej. Tylko dlatego, że będziemy budować hotel. Dobra. Siema, witam was w pierwszym... W trzecim już, Jezu, chciałam powiedzieć w pierwszym. W odcinku naszego zagrajmy w Terraria oczywiście. Jak ziemniaku? Mami, jak widzicie, nie wiem jak się wam intro podoba, mam nadzieję, że jest fajne. Zaczynamy, no. A co zrobiliśmy więc z odcinkami? Tak, mały taki ten. Dokończyliśmy chatę, jak widzicie. Zrobiliśmy miejsce na magazyn. Dodaliśmy tu słomil i lum. Mam copper helmet. Chodziliśmy po jaskiniach, więc znalazłem Agleta. To, co znalazłem wczoraj. I ten. I chmurkę w butelce, dlatego mam podwójny skok. Z tych rzeczy to tylko, patrzcie, takie o rzeczy do EQ, tylko takie śmieciowate trochę. I tylko tyle. Wiem, że już miałam wszystko nagrywać, ale mi się kompletnie nie chciało już tego nagrywać, zresztą Tomek nie chciał. No. Bardzo duża rybka w basenie! Jej, adventure! Mamy złotą rybkę w naszym basenie, ej, dawaj! Dawaj to zrobimy tutaj takie szklane też, że to niby akwarium. Zabijam ją. Ja chcę zrobić prawdziwe akwarium, człowieku. Masz ten szkło, które przerobiłeś? Tam jak nie graliśmy? No tak. Nie. To daj mi szkło. Dobra. Może ja się w ogóle pochwalę naszymi surowcami? A, no ja się pochwalę, bo to ja nagrywam. Gdzie są nasze surowce, ej? Gdzie jest skrzynka z surowcami? Nie wiem. Lol, ale... nie wiem, lucky fail. Może na dole? Tak, na dole. Dobra, to wkładam wszystko, co znalazłem. Okej, dobra, już się boję. To sobie zerknąć, bo chcę ja... Ło, ale fajne itemy. To ja też włożę wszystko, co ja znalazłem. Dobra. Zawsze coś. Dobra. To tak. To, co my mieliśmy? A, dobra, ja miałam zrobić to akwarium. No to robię. Mam nadzieję... O kurde, znowu zły pomysł. Mam nadzieję, że dobra jest zmiana, że wgrywam muzykę Creative Commons na moje filmy, bo myślę, że to się bardzo, bardzo nam przyda. Znaczy, no po prostu lubię tą muzykę. To dzisiaj ciśniemy, wiesz, hotel, tak? No. Kurczę, jak się robił akwarium? Muszę iść do gajda. Dość złe. No. Zaraz, co ja chciałem, a tak. No dobra, idziemy do gajda. Powiem ci tylko to, że trzeba rzucać ser, oczywiście. Rzucać ser! I oczywiście teraz w każdym odcinku, tak naprawdę to jest trzeci odcinek, którego jeszcze nawet nie wrzuciliśmy pierwszego, bo nie chciał... Kubek jest dostępny do skate'y, ja pitole, no. Zapomniałem skate'a wyłączyć, ale nie, w sumie muszę mieć włączonego. No żeby ze mną... No kurde, weź mnie broń, jak tutaj ja z gajdem będę rozmawiał. Dobra. Dobra, już tam sobie poradzę. Albo nie sobie poradzę, dobra, poradziłem sobie. Dobra, to już się pytam gajda. Akwarium się nie robi ze szkła. Spoko, to wiadomo już. Akwarium się robi z dwóch goldfishów, fuk! Masz goldfisha? Chyba mamy w skrzynce na te. Na rzeczy... ten. Powietrzne. Nie. O ty chumie. No ty też mi tak zamknąłeś drzwi, no. No dobra. Ale poza odcinkami to nieźle nam odpalało. No kurde, no. Nie mamy ani jednego goldfisha. Dobra, to zanim zbudujemy... A, kurde, kid ze stoperem. Zanim... I tak powinienem przyspieszyć budowę hotelu. Więc... Pierwsza misja przed budową hotelu. Znaleźć złotą rybkę i żebyśmy mieli akwarium do domu. Postawię je na stole. Tym, co zbudowałem. A i powiedzcie, jak wam się podoba nasz dom nowy. Ten już zrobiony ze ścianami. Bo ja budowałem dom. Tomek tylko nie... A my zamienimy tego grasa na coś? Na... Nie wiem, właśnie tak chyba coś tak myślę, że na grey bricki to zamienimy. Na grey bricki, a nie na zwykłe bricki? No grey bricki to są zwykłe bricki tak naprawdę. Na red bricki? Nie. Jakoś nigdy nie lubiłem budować niczego z red bricków. Ja bardzo. Dobra, ja miałam szukać czego? A, goldfisha, okej. Okay. Mam bardzo krótką pamięć do takich rzeczy. I nic nie widzę, pewnie wy też. Okej. Postaram się iść spokojno w ręku, ale jakbym na przykład tak o teraz został ugryziony.
Ale ja potrzebuję tego harpuna. Jakiego harpuna? Harpun to broń. Tego, dobra. A właśnie, mieliśmy iść do tej, do jaskini. Może na samym odcinku, teraz budujemy hotel NPC, bo nasz Marty, znaczy to chyba Jack jest, ale bym wolał, jakbym się Marty nazywał. Ten, żeby zrobić dla nich hotel. Ale The Mage'a dostałem. A jeśli chodzi o The Mage'a, to ja zaraz dojdę do czerwonych. A i zaraz padnę. Dobra, to ja doszedłem do czerwonych. Ło kur! Prze. Co? Oczko się zbugowało, proszę. A ja to wykorzystam, żeby je bić. Okej, dedło. Okej. Dobra, to było epickie. Niestety nie znalazłem Goldfisha. To trzeba czekać, aż się zrespi w naszym bajorku. No nie? No kto nie zamyka drzwi tak perfidnie do domu? Ty. Prawda? Albo nasz królik się wkurzył. To znaczy twój. Ej, gdzie jest mój pierdzimen? Kurde, raz go nie ma, raz jest. O, gwiazdka. Dobra. Poradnik też wrzuciłem. Nie wiem, jak wam się podoba, czy o tych przedmiotach użytecznych. Mam nadzieję, że tak, bo mi się... Moje poradniki mi się podobają. Dobra. Lol. Ale tak podsumowując, to musimy zrobić chyba odcinek na podsumowywanie albo coś. No nie... Nie by było przynajmniej. Nieważne. Chodźmy, wybierzemy miejsce, gdzie zbudujemy hotel. No bez... Ty, panie inżynierze, mów, z czego budujemy, ja ci będę pomagał zbierać surowce. Dobra, dawaj, może na tej górce dawaj budujemy hotel. No, tylko ją wyrównać. Dobra, no to już się dzień robi. Nie wiem, jaka jest pora dnia w sumie, bo nie mam muzy włączonej. Ale widzę, że jest noc, bo już lecie tutaj jakieś pokazuje. A właśnie, ja mam ile lensów? Bo 6 lensów to ja w Cthulhu, mam jeden lens. Ja mam... jeden. Póki nie będę miał przynajmniej żelaznego setu, to nie idę na ja w Cthulhu. Ja też nie. Żelazny set to podstawa. Ja chcę mieć silverowy przynajmniej. Naprawdę! Na takiego noobskiego bossa! Boże! Wiesz... Ja na singlu jego rozwalałem pierwszy raz, to miałem koprowy. No dobra, to może poczekajmy w chacie? No. No dobrze, dobra myśl, no nie? Przydałoby się ten mieć głuszczo od tych, od broni. Od broni? No. NPC to tego, żeby To trzeba rozwalić tego. Trzeba rozwalić na początek Shadow Warp. Ale ja biorę sobie muszkiet jak coś. Okej? Okay? To sobie od niego kupisz flintlocka. Dobra. Nie, jest to, ja spróbuję od niego kupić. Mini szarka. Będę zbierał na mini szarka. No spoko, spoko, tak też można. Czekaj, ja mogę zrobić kilka modernizacji do domku? No. Takie dwie rzeczy chcę bardzo ważne zrobić, bo jeżeli to naprawdę zadziała, to się ucieszę. Aha, dobra, dzień, już się zrobił dzień, jak coś. Gramy na serwerze T-Shock, jakby ktoś nie wiedział. Dlatego mamy dlatego nam się sejwuje, co... Naprawdę dzień się zrobił? No, przecież był ten. Informacja, że autosaving. To weź tam równaj tą górkę i ja ten. Ja... postaram się coś zrobić, wiesz? Nie, ja się wkurzyłem, ja potrzebuję lepszej siekiery. Tak? To jest męczące. Okej, ja robię jeszcze sobie dwie platformy. Ani jedna. Nie, naprawdę, jak ja w końcu skończę tą kopalnię, to tam ciągle pruł. No dlaczego to jeszcze nie jest dom? Czego tutaj brakuje? I chcę tutaj gajda wstawić. Chcę, żeby gajd mieszkał z nami. Drzwi brakuje. Ale wiesz, że ten, że platformy to są tak jakby drzwi. A co by było, jakby gajd miał zamieszkać tutaj? A może tam... Tutaj może mieszkać, tylko brakuje krzesła! Już robię. O, i wprowadzam tu gajda. Oj, gajd tu już mieszka! Na tym dolnym piętrze. Do 10 pomieszczeń w hotelu, jak coś robimy. Bo gajd mieszka z nami. No to spoko, będzie wymiar. No, nie trzeba będzie robić jakiegoś dużego pomieszczenia. Albo 9, żeby zrobić jeszcze wieżę dla maga i... A nie, 8, żeby jeszcze szklarnię dla Driady. A, no to 8 tych pomieszczeń, a
Ten. I wieży maga i szklanie driady. Jak ją... Jak ją równamy? Ej, jak ją równamy? Tą górkę. Tak dwa poziomy w dół już.
jakby ja sobie robię jeden pokoik, ja sobie robię trzy pokoiki, a oni są na drugim koniu. Okej. Okay. Dobra. Czy mamy my jakiego stołna? W magazynie jeszcze nic nie wsadzaliśmy, bo jeszcze za mało skrzynek, żeby coś segregować. Jeden. O, czekaj, 18 silków! Mogę sobie zrobić tego. Jeszcze tylko 10 silków potrzebujemy. Wiesz? Spoko. Jest! 5, nie wiem skąd, ale 5 silków mogłem nagle zrobić. Chyba potrzeba 8 czy coś takiego. Dobra, to sobie robię beda już, okej? Okay? Dobra, nie wiem gdzie postawię beda, gdzieś tam postawię beda. Potem zrobimy dwa, żeby wiesz, tak... No tak symbolicznie już. Room. Dobra, mam spawna. O właśnie, podsunąłeś mi pomysł, gdzie będą tak, nasze tutaj, kliniki. Ale najpierw jedno łóżko tylko. No. Dobra, spawn ustawiony. Tak. No, właśnie, no łóżko to A chcesz to ten... Nie, no zawsze mi otwieranie drzwi jest, no nie? I zawsze ten Magic Mirror to będzie szybciej. Oj, zapomniałem! Ja też! Nie mamy stołu na człowieku! Ile nie masz? Trochę, ale ja potrzebuję na red bricki. Okej, 26 powinno starczyć, ale na pewno dobra, nie to ja robię teraz krótkie cięcie, albo zrobimy kompletnie cięcie i wykopiemy tego stołu, albo zrobię przyspieszenie. To zależy, jeżeli uda mi się zrobić na pewno to przyspieszenie przy budowie hotelu, to zrobię teraz cięcie i dam przyspieszenie takie szybsze, może 50%, coś takiego. Ja też idę po stołu, no dobra, to ja robię szybkie cięcie i znowu nagrywam. Jesteśmy po kopaniu stołu. Jeżeli zrobiłem cięcie, to było chwila, a jeżeli zrobię przyspieszenie, no to pewnie będzie jakiś taki przyspieszony głos nasz, coś w tym stylu. Dobra. To jedziemy z koksem tym i stawiamy... A, jeszcze ścian trzeba zrobić przecież. Ja ścian zrobiłem dużo. A ja tam... Dobra, ja nie zrobię. Będę takim trollem, ja zrobię tutaj. Tomek! Nie troluj się! Ej, Tomek, nie troluj się. Ale chodziło mnie i głównie o ciebie trollowali, ale nie przypuszczałem, że sam siebie troluję. No, ja też nie przypuszczałem, że ty jesteś takim trollem, że siebie trolujesz. Kurde, stona wyrzuciłem. Kurde, czy ci kiedykolwiek skończą się te babeczki? Nie, bo pracuję w fabryce babeczek. W fabryce babeczek. Nie, bo pracuję w fabryce babeczek.
Ja nie umiem tak szybko powiedzieć. No to teraz taki coś. Kto powie nie, bo pracuje w fabryce babeczek tak bardzo szybko, tak że jak Tomek nie potrafi, no to ten jest fajny. Ej. No co, konkurs, to ktoś jest fajny. Ale oni naprawdę powinni się skapnąć, z kim ja jestem na YouTube. Trudno, Jezu! Będziesz Się skapnął do trollowe. Właśnie, jeśli się skapniecie, to podajcie mój nick. Dobra, Jezu. Bo ja pisałem pod komentarzem. Jeden komentarz pisałem, ale będę mówił więcej trochę, więc piszcie mój nick, jeżeli ktoś zgadnie, to... I jest fajny. No właśnie. Na początek będziemy... Dostaję nagrodę w postaci tego, że po prostu będziemy cię lajkować. Nie, będziesz fajny. No właśnie. A jeżeli masz... Ty gadę... będziesz go lajkował, ja powiem, że jest fajny. W komentarzach swoich. Bez kitu. Ja też. Tylko powinien... ale będzie zbycie, jeżeli tak naprawdę... Jeżeli mnie odkryje, a ja powiem... Błąd. No i w komentarzach powiesz. Błąd. Dobra. Hotel dla NPC jest skończony oprócz tego strychu. Albo... Nieprawda! Więc ja zamykam drzwi do pomieszczenia. Bo to jak są drzwi otwarte, to wtedy nie może NPC zamieszkać. I dobra, i teraz patrz, czy to są domy, a jak nie, to się zesram. Dobra, są to domy, mogę tu gajda na przykład przeprowadzić? Dobra, mogę. Czyli, że gajd może tutaj mieszkać, gajd jest domowy. I idę gajda znowu przeprowadzić do naszej chaty. Okej, mieszkasz tutaj teraz, gajd. Tepnę się do ciebie. I gajd jest Francuzem. Naprawdę? No ale teraz tylko czekam, aż ten koleś do nas przyjdzie. Ten od 50 golda. Chodź. Dobra, zamknij drzwi. Zamknij drzwi, żeby on przyszedł jak coś. Dobra, ja już zamknąłem. Chodź, idziemy. Okej. Myślałem, że chcesz cię strollować, co? Dobra. Jak myślisz, skończymy już ten... Złota rybka! Jest! To skończymy ten odcinek, jak ja stworzę akwarium sobie. Dobrze? Tomek, czy się zgadzasz? A ja będę też od Pimpapa. No to ty od Pimpapaj sobie coś. Tylko nie ruszaj nic w hotelu. Po łczewku, pum! Po łczewku! Po łczewku! Power! Dobra. Po łczewku! Power! I am dead. A nie. Dobra, robię akwarium! I am dead! Mogę założyć sobie akwarium na łeb! Dawaj. Dawaj, Carlos. Jesteś akwariumem! Zostawię sobie tak chodzić? Nie! Jesteś Aquaman! Nie, stawiam akwarium na stole. No, postawić go nie mogę! On mnie bije, dobra, dość tego. You are the not big surprise. No, chyba to tylko na łeb se mogę założyć, bo nie mogę tego postawić nigdzie. Face up, place up, no. Dobra, Jezu, będę chodził z akwarium na łbie. Dobra. To powinienem ja, bo ty masz hełm. Nie tam kit z tym. No to żegnamy się z wami. Papa, pożegnaj się, Tomek. To jest moje pożegnanie, iście królewskie. Dobra, a ja specjalnie zdejmę akwarium i czapkę, żeby się z wami pożegnać. I mam fajne włosy z hipisa i już założę, bo to nie była fajna okazja. Więc żegnam się z wami bardzo. Byłem Kubaromem. Jestem, a to był Tomasz i jest, ale raczej Tom. No Tomasz, wytłumaczenie tego zjawiska. Dziwny koleś, który rzuca szurikenami. Dobra, no to się matko.